Jest nam niezmiernie miło się z Państwem spotkać tutaj lokalnie w gminie Ozimek. Jako strefa ekonomiczna jesteśmy oczywiście obecni również w powiecie opolskim. Gmina Ozimek od 2020 roku bardzo mocno interesuje się biznesem, przedsiębiorczością, lokalnymi, małymi, średnimi firmami. Ranga dzisiejszego Forum Lokalnego Biznesu daje nam możliwość wykazania się, że w powiecie opolskim gmina Ozimek jest tym liderem, który chciałby zaprosić wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają zlokalizowanej swojej inwestycji. Powiat opolski ma ważną rolę do spełnienia w obsłudze inwestorów, ponieważ w naszym zakresie jest Wydział Geodezji i Wydział Budownictwa, czyli wydawanie pozwoleń budowlanych na terenie powiatu opolskiego, jak również informacja na temat położenia działek, co stanowi bardzo ważną informację przy wyborze miejsca na inwestycje. Jeżeli chodzi o nasze położenie, skomunikowanie, infrastrukturę, naprawdę nie mamy kompleksów wobec miasta Opola. Jesteśmy w stanie przyjąć każdego inwestora i nasze gminy są w stanie go dobrze obsłużyć. Takie spotkania są bardzo potrzebne. Po pierwsze, nawiązujemy znajomości, nawiązujemy kontakty i przede wszystkim możemy wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, bo biznes jest bardzo szeroki. Działamy w różnych branżach, stąd wymiana pewnych doświadczeń, poglądów jest bardzo istotna, bardzo ważna. Cieszę się, że tutaj też w tym forum jako Politechnika uczestniczymy, bo też mamy dużo tych spotkań z przedsiębiorcami, poznajemy ich problemy i z drugiej strony możemy też i powinniśmy odpowiadać na ich potrzeby, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o wykształcenie młodych ludzi, którzy trafiają na rynek pracy.